Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry, ja nazywam się Monika Tutak-Gol, a to jest podcast Wysokich Obcasów. Czy ciało pozytywność to moda na brzydotę? Czy to promowanie otyłości, zaniedbania, przyzwolenie na niezdrowe zachowania? Dziś o tym wszystkim porozmawiamy z Katarzyną Sejler, dziennikarką, reporterką, autorką wielu głośnych tekstów i komentarzy na temat ciało pozytywności, a także inicjatorką akcji Ciało Pozytywne w Wysokich Obcasach. Wysokie Obcasy. Pretekstem do naszej rozmowy jest oczywiście dyskusja, która przetoczyła się w ostatnich dniach przez media społecznościowe i post aktorki Agnieszki Kaczorowskiej, która napisała, że ma dosyć mody na brzydotę, a pokazywanie swoich słabości na zdjęciach nazywa siedzeniem w błotku, w którym tak miło się taplać. Stąd moje pierwsze pytanie do ciebie, czy rzeczywiście siedzimy w tym błotku? Jeżeli siedzimy w jakimś błotku i jeżeli to jest rzeczywiście błotko, to jest to fajne błotko. I na pewno to, co się wydarzyło po poście Agnieszki Kaczorowskiej, pokazuje, jaką siłę ma to błotko. Ponieważ ja też doszłam niedawno do takiego wniosku, że poniekąd po tych kilku dniach, które upłynęły od tego bardzo kontrowersyjnego postu, że jestem wdzięczna Agnieszce Kaczorowskiej za to, że wywołała tę dyskusję, bo miałam momenty zwątpienia, czy ciało pozytywność przebija się tak, jak powinna się przebijać w Polsce i czy odbija się takim echem, jakim powinna. Ale fala postów, która zalała internet, wszystkie wyznania kobiet, które piszą o tym, jak wiele zmieniło w ich życiu ciało pozytywność, jest naprawdę optymistyczna i jest naprawdę budująca. A czy możesz powiedzieć o kilku takich postach? Jeden z pierwszych, jakie zobaczyłam, to był post Matyldy Kozakiewicz, znanej jako blogerka Segrita. Właśnie u niej jako pierwszej zobaczyłam hasło, które też użyłam w naszym komentarzu na Wysokich Obcasach, czyli że to, co Agnieszka Kaczorowska nazywa modą na brzydotę, w istocie jest modą na prawdę. I to jest dobra moda i nie należy dyskutować na ten temat, czy to jest szkodliwe, czy nie. Należy się cieszyć, że rzeczywistość i naturalność przebija się w końcu do mediów społecznościowych i do masowej świadomości. Widziałam też na przykład post Sylwii Hutnik, która pisała o tym, że nie może się odseparować od swojego wyglądu. Nieważne, ile by osiągnęła w życiu, jakie nagrody by zbierała, ile książek by napisała, ciągle jest oceniana ze względu na wygląd. I ta ciało pozytywność istnieje też po to, żeby ona mogła się w końcu od tego oderwać. Mam wrażenie, że my wszystkie przez całe życie jesteśmy oceniane przez pryzmat tego, jak wyglądamy, czy jesteśmy wyjątkowo atrakcyjne, czy mamy odpowiednią wagę, odpowiednią skórę, odpowiednie włosy, nogi, pupę. I ta ciało pozytywność, ten ruch, który się zrodził, body positive, czy jest rzeczywiście modą na brzydotę? Tak jak powiedziałam, ja bardzo lubię to hasło, że to jest moda naprawdę. I ciało pozytywność to jest, ja to nazywam takim radykalnym ruchem, który ma nas nauczyć akceptować siebie i to, jak wyglądamy w rzeczywistości. Dla wielu kobiet ta strefa ciało pozytywności, która się wytwarza wokół aktywistek body positive, to jest na przykład miejsce, gdzie one pierwszy raz mogą upewnić się, że to, co dzieje się z ich ciałem, dzieje się też innym kobietom. Bo na przykład nigdzie indziej w internecie, w mediach, w filmach i w reklamach nie zobaczysz, czy to jest normalne, że kobieta ma owłosienie nad górną wargą, albo na przykład na pośladkach, albo że pojawiają jej się krostki po tym, jak ogoli nogi. Widzimy już gotowy produkt, widzimy to, co jest wyretuszowane, piękne, idealne, a tymczasem dziewczyna na przykład właśnie ogoli sobie nogi, cała jej noga pokrywa się delikatnymi krostkami, bo robi się jakiś delikatny stan zapalny i ona wstydzi się tego i zastanawia się, czy to z nią jest coś nie tak, czy jest chora, czy jest brzydka, czy jest gorsza, bo przecież te dziewczyny z gładkimi nogami na Instagramie wyglądają tak idealnie. I dzięki ciało pozytywności, dzięki tym ciało pozytywnym profilom może zobaczyć, że nie jest inna, że nie jest dziwna, że nie musi się zakrywać i wstydzić. Niedawno widziałam takie posty na TikToku, gdzie dziewczyny komentowały nagranie, że inna dziewczyna goli sobie włosy na pośladkach. I one przez te posty zorientowały się dopiero, zaraz, no to idę zobaczyć swoje pośladki w lustrze, czy ja rzeczywiście muszę golić pośladki. No i
w oczach tych dziewczyn na Instagramie, na TikToku, na Facebooku zaczynają na nowo oglądać swoje ciało i zastanawiać się nad tym, jak ono w rzeczywistości wygląda. Bo na przykład wiele z nich nie zdawało sobie sprawy, że ma też włosy na pośladkach. Poza tym ta naturalność w mediach społecznościowych była niedopuszczalna i nie było dla niej, mam wrażenie, przestrzeni. Myśmy przez lata oglądali przefiltrowane zdjęcia, przerobione, wyretuszowane, wyfotoshopowane w magazynach kobiecych, na portalach, w telewizji i każda z tych, bo to głównie dotyczy oczywiście kobiet, chociaż mężczyzn też, ale w mniejszym stopniu. Każda z bohaterek takich sesji czy tych zdjęć była przekonana, że musi dążyć do jednego ideału i kanonu piękna. Ty nawet sama napisałaś w swoim komentarzu do tej całej sprawy, że jest to ideał antyczny, który tak naprawdę nie istnieje, prawda? Tak naprawdę nie. Po prostu to jest takie nasze głębokie przekonanie, że jeżeli ktoś jest zewnętrznie piękny, to jest też duchowo piękny, że najpierw musi być zadbany, idealny, czysty, wyglądający jak wzór wszelkich cnót, żeby można było mówić o wewnętrznych wartościach tej osoby. I stąd też bierze się to, że ja chyba nigdy nie pogodzę się z tym, jak bardzo pogodzeni jesteśmy z tezą, że musimy zrobić dobre pierwsze wrażenie. Że mamy tylko kilka sekund na to, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie, żeby na przykład ktoś się w nas zakochał. Że kobiety są pogodzone z tym, też mężczyźni oczywiście, że owszem, wnętrze jest ważne, ale najpierw wygląd. To jest coś, co body positive i nie tylko body positive, bo są też inne ruchy, takie jak ciało neutralność i może nawet ciało neutralności, to jest bliższe. To jest nie do pogodzenia się, że ciało, nasza zewnętrzna powłoka jest ważniejsza niż to, co mamy w głowie i w sercu. Od przeciwników ciało pozytywności słyszymy, że jest po prostu niezdrowa i generalnie wokół tematu ciało pozytywności narosło wiele mitów. Jakie to jeszcze argumenty wysuwają przeciwnicy ciało pozytywności, z którymi się nie zgadzasz? Jak choćby ten, że jest niezdrowa albo że to promowanie otyłości? Właśnie, miałam zamiar powiedzieć o promowaniu otyłości, bo to jest takie hasło, które się bardzo utarło i pojawia się praktycznie za każdym razem, kiedy jest mowa o ciało pozytywności. I jest to podstawowy problem i błędne rozumienie ciało pozytywności, ponieważ właściwie nie wiem skąd pojawia się ten pomysł, że sam fakt, że istnieje ktoś, kto odbiega wyglądem od ustalonej przez media i mainstream normy, promuje jakąkolwiek postawę. Bo pamiętajmy też oczywiście, że oczywiście często jest tak, kiedy rozmawiamy o ciało pozytywności w Polsce, że z tyłu głowy od razu mamy osobę grubą albo z nadwagą. Natomiast to absolutnie tak nie jest. To może być osoba z niedowagą, to może być osoba cierpiąca na anoreksję. Ale oczywiście tu też mogą się pojawić głosy, jeżeli jest pokazane na przykład zdjęcie czy rozmowa z osobą cierpiącą na anoreksję, że jest to promowanie tej postawy. I teraz tak. Pytanie moje do osób, które mówią, że jest to promowanie danego wyglądu, jest takie, czy kiedykolwiek widziały, żeby osoba gruba bądź osoba za chuda, czy wyglądająca w jakikolwiek sposób mówiła, to jest super, bądźcie tak jak ja, objadajcie się albo nie jedzcie nic. Wręcz przeciwnie, bardzo często, bardzo szczerze i z dużą wrażliwością te osoby opowiadają o tym, że zmagają się z chorobą, zmagają się po prostu z trudnościami. I mimo to nie uzyskują od społeczeństwa, często nawet lekarzy, wsparcia, tylko dostają za to jeszcze bardziej po głowie. Często osoba otyła przychodzi do lekarza z jakimś zupełnie innym schorzeniem i zostaje skrzyczana za to, że jest za gruba, więc ma po prostu schudnąć, a okazuje się, że to nie leży u podstaw problemu. W drugą stronę to też oczywiście może działać. Była o tym mowa, bardzo pięknie była o tym mowa w filmie, skandynawskim filmie dokumentalnym Grubaski na front, gdzie bohaterki właśnie otyłe, aktywistki body positive, same mówiły, że one nie zachęcają do otyłości. Otyłość nie jest fajna, one jej nienawidzą, całe życie się z nią zmagają, ale chcą mieć prawo żyć tak jak wszyscy inni ludzie.
i dlaczego nie mogą funkcjonować w przestrzeni publicznej tak jak wszyscy inni. Dlaczego mają nie pokazywać swoich zdjęć, prawda? Tak, czy to, że po prostu będą sfotografowane na zdjęciu i pokazane w gazecie, to oznacza, że się promuje jakąś chorobę, kiedy fotografujemy i pokazujemy kogoś po mastektomii chorego na raka, to czy promujemy raka i mówimy, że jest fajny? Mhm. To jest jedno, a drugie to bardzo często pojawiają się też głosy dziewczyn, które są chude bądź przez innych są odbierane jako za chude, że one nie czują się częścią ciała pozytywności i ruchu body positive, że czują się poniekąd z niego wykluczone. To jest nieprawda i nie powinny się tak czuć, ponieważ ciało pozytywność nie mówi o tym, że dotyczy tylko osób plus size, grubych czy z nadwagą. Ona nawet nie dotyczy osób. To jest ruch, który ma nas nauczyć akceptować, kochać i widzieć swoje ciało takim, jaki jest. Więc jeżeli kochasz swoje ciało, nie chcesz w nim nic zmieniać i akceptujesz je takim, jaki jest i doceniasz za to, że jest sprawnie funkcjonującą maszyną, to jesteś częścią ruchu body positive. I jak najbardziej jest tu miejsce dla osób, które są przez innych określane, na przykład jeśli ktoś mówi do ciebie, że jesteś jak deska, jesteś za chuda, powinnaś coś zjeść. Mhm. Grono osób ciało pozytywnych cię wesprze i powie ci, że nikt nie ma prawa tak do ciebie mówić. No właśnie, a często ta ciało pozytywność odczytywana jest zupełnie inaczej. Pada też czasem zarzut o to, że ciało pozytywne aktywistki zaszczuwają te osoby piękne. Co o tym sądzisz? Oczywiście, że w każdym środowisku mogą się zdarzyć osoby, które na przykład potraktują kogoś w nieodpowiedni sposób. I z tym nie ma sensu dyskutować, jeżeli ktokolwiek cię hejtuje na podstawie twojego wyglądu, to jest to niewłaściwe. Tak nie powinno to wyglądać. Ciało pozytywność oparta jest na miłości i na wspieraniu się i na siostrzeństwie. Ciało pozytywność oparta jest na tym, że jest miejsce dla każdego na świecie i każdy ma prawo czuć się dobrze. I w ciało pozytywności jest miejsce dla każdego rodzaju wyglądu, każdej wagi, każdego rodzaju skóry, każdego rodzaju włosa, każdego rozmiaru, każdego koloru skóry. I rozumiem, że to jest bardzo szeroki i pojemny wachlarz, w którym każda z nas się może odnaleźć. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości co do tego, jak wiele mieści się w pojęciu ciało pozytywności, polecam obejrzeć sobie zdjęcia lub nagrania z pokazów. To się nazywa The Real Catwalk. Odbywają się na przykład w Nowym Jorku, w Londynie, w Mediolanie, ale też odbył się raz w Polsce. Natomiast te zagraniczne są szczególnie ciekawe. Widziałam na przykład nagrania z londyńskiego The Real Catwalk. Idą w nim osoby starsze, osoby, które mają bielactwo, osoby, które mają łysienie plackowate, weterani wojenni z protezami, osoby z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich. Wszyscy oni czują się częścią ruchu body positive. Kiedy w Polsce zaczęłyśmy mówić tak naprawdę o ciało pozytywności? Bo to jest stosunkowo nowy temat, prawda? To jest bardzo nowy temat i spotyka się z zarzutami, że jest źle interpretowany i od razu stał się niestety trochę takim narzędziem marketingowym, bo bardzo łatwo powiedzieć jest, że coś jest ciało pozytywne, a tak naprawdę nie pokazać przy tym całego spektrum wyglądu ludzkiego i rzeczywistego. Zdarza się niestety tak, że cały czas, że pojawiają się na przykład akcje ciało pozytywne czy kampanie ciało pozytywne, ale właściwie osoby wyglądające normalnie nie odnajdą się na zdjęciach osób przedstawionych tam. Mhm. My w Wysokich Obcasach zorganizowałyśmy moim zdaniem przełomową akcję Ciało gotowe na plażę, kiedy sfotografowałyśmy się w kostiumach kąpielowych bez retuszu, najzwyklejszym telefonem, nie dodając do tego żadnych filtrów i zachęciłyśmy kobiety, żeby w podobny sposób fotografowały się i przesyłały nam swoje zdjęcia bądź stawiały w media społecznościowe, a później wybrane czytelniczki zaprosiłyśmy na łamę Wysokich Obcasów i zrobiłyśmy im zdjęcia, gdzie nie było nawet pomocy fryzjerów czy stylistów, tylko dziewczyny same się ubrały, same uczesały, same umalowały, jeśli chciały i były fotografowane przy naturalnym świetle. I to jest dla mnie taka kwintesencja naprawdę stuprocentowej ciało pozytywnej kampanii i pokazywania w mediach absolutnie naturalnego kobiecego wyglądu. Ale pamiętam też, że jednak nas, przynajmniej mnie, kosztowało to wiele i pamiętam ten wielki opór, który czułam, by pokazać na przykład mój pociążowy brzuch,
który po kolejnym porodzie przypominał lekko zwinięty ręcznik i obawiałam się, czy dla takiego widoku jest w ogóle miejsce i co w zasadzie robię, fotografując się w ogólnopolskiej gazecie, jeśli wstydzę się nawet na plaży przejść brzegiem na oczach wszystkich i zawijam sobie zwykle jakieś pareo albo ręcznik. Więc to była naprawdę fantastyczna akcja, która pokazywała, że dla takich zdjęć jest miejsce w mediach społecznościowych, że dla nas wszystkich jest po prostu przestrzeń, prawda? Prawda. Jeszcze odnosząc się do twoich słów, to prawda jest taka, że żeby poczuć się częścią body positive, nie musisz uważać, że nie masz żadnych kompleksów, nie musisz być w 100% przekonana, że kochasz swoje ciało. I tak naprawdę wiele z aktywistek body positive przyznaje, że jeszcze ma jakieś kompleksy, dostaje hejterskie komentarze, które je bolą. Tak jak mówisz, wiele z nas miało ogromne opory przed tym, żeby pokazać się w kostiumach kąpielowych, w mediach społecznościowych, na których są dziesiątki tysięcy kobiet i dziesiątki tysięcy osób, które będą mogły to oceniać i skomentować. Spotykałyśmy się z bardzo różnymi komentarzami. Ja sama piszę o ciało pozytywności i o niej opowiadam, natomiast mam wiele kompleksów i mam trudności cały czas ze swoim ciałem. To jest nieustanna praca, głównie właśnie ze względu na to, jak cały czas jesteśmy odbierani, jak dyskryminowani przez społeczeństwo, mam na myśli my osoby grube. Ja też często słyszę ten zarzut, on wraca, powtarza się także w środowisku trenerek sportowych, które mówią, że nad ciałem wystarczy popracować, z ciałem wystarczy poćwiczyć, że oczywiście jest to ciężka praca, ale przynosi efekty. Jakby domniemują, że osoby w rozmiarze większym niż XL nie wykonują tej pracy, tak? I stąd może przyczepiła się łatka do ciała pozytywności jako do ruchu, który promuje ciała zaniedbane. Tak można powiedzieć? Rozumiem, co masz na myśli, natomiast fajnym przykładem dobrej odpowiedzi i obalenia mitu wokół tego lenistwa, które miałyby reprezentować osoby ciało pozytywne, jest okładka, jeśli się nie mylę, to był Kosmopolitan, który pokazywał, hasło na okładce brzmiało, to jest zdrowe. I na zdjęciu dziewczyna ewidentnie otyła, ćwiczyła jogę. To wywołało niesamowite kontrowersje, o dziwo, też w Polsce, mimo że ta okładka nie pojawiła się w Polsce, ale zdjęcia dotarły do naszych mediów. Mam wrażenie, że w Polsce większe nawet niż za granicą to wywołało konsekwencje i wiele osób po prostu oburzało się ze stawieniem hasła to jest zdrowe ze zdjęciem dziewczyny, która jest otyła. Natomiast to tak jakby powiedzieć, że to, że dziewczyna otyła ćwiczy, to jest złe. Moim zdaniem przynajmniej. Jakby odbierać jej prawo do tego, tak. Tak. Tak samo bardzo dużo się mówi o tym i niestety mimo wszystko nadal to się dzieje. Osoby plus size, osoby otyłe czy osoby z nadwagą ogromnie wstydzą się pójść na przykład na siłownię, na basen, na zajęcia sportowe, które poniekąd przecież u ich podstaw leży to, żeby schudnąć, żeby zadbać o swoje zdrowie. Natomiast w tych miejscach czujemy się najbardziej dyskryminowani. Bardzo często te zajęcia, na przykład zajęcia grupowe, są zdominowane przez osoby, które są średnich rozmiarów lub normalnych rozmiarów i mają dobrą kondycję. I ciężko się dostosować osobie, która ma kiepską kondycję i jest obciążona dodatkowymi kilogramami do tego tempa, które tam panuje. Czuje się niechciana i niezaopiekowana. A na siłowni na przykład czuje się wytykana palcami, widzi jakieś krzywe spojrzenia i uśmieszki. I to już jest naprawdę skandaliczne i bardzo często komentowane w mediach społecznościowych, kiedy czasami zdarza się, że krąży po sieci jakiś filmik wyśmiewający dziewczynę, która się poci na siłowni i walczy o swoje zdrowie. Gdzie już właściwie opadają ręce, bo skoro śmiejemy się z ludzi, że są grubi, to dlaczego śmiejemy się też z nich, kiedy pójdą na siłownię i chcą schudnąć? Właściwie nie ma takiego miejsca, gdzie osoba z nadwagą czy z otyłością nie spotkałaby się z jakimiś krzywymi spojrzeniami. Od sklepów, gdzie można usłyszeć, że takich rozmiarów to my nie mamy, po nawet właśnie basen czy siłownię, gdzie ktoś będzie się podśmiewał pod nosem, że ktoś wygląda tak, a nie inaczej.
Ja mam wrażenie też, że ta ciałopozytywność jest bardzo wyzwalająca, że nie było jeszcze w Polsce takiego ruchu, chociaż często ten ruch spotyka się z zarzutem, tak jak już mówiłyśmy o tym, promowania otyłości, więc powinniśmy chyba podkreślić jeszcze raz, że to nie jest promowanie otyłości, tylko robienie miejsca dla wszystkich w różnych rozmiarach, kształtach, w różnym wieku, różnego pochodzenia. Nasze ciała są po prostu zupełnie inne i nie wszystkie będą do siebie podobne. O. Większość przynajmniej moim zdaniem aktywistek body positive nie mówi: chodźcie zjeść ze mną hamburgera, tu macie zniżkę do fast fooda i wszyscy bądźmy grubi, tylko mówi: chcę móc pójść do sklepu i kupić sobie majtki tak jak wszyscy inni. Albo chcę zrobić sobie zdjęcie w bikini tak jak wszystkie moje koleżanki i wrzucić je na Instagram i cieszyć się latem. Także używanie wobec niej hasła, że promuje jakieś niezdrowe postawy, podczas gdy ona chce po prostu normalnie żyć, tak jak wszyscy inni, i nie musieć przeczekać tego momentu w swoim życiu, kiedy zmaga się z poważną chorobą, jaką jest otyłość, zamknięta w szafie i napiętnowana. To jest dyskryminacja taka jak każde inne i należy ją zwalczać, bo nie pomaga ona ludziom, którzy zmagają się z ciężkimi chorobami i zaburzeniami odżywiania, wręcz przeciwnie, popycha je w ich stronę. Co daje ciało pozytywność? Co daje tobie? Ciało pozytywność daje siłę, bo to, co właśnie przed chwilą powiedziałam, każdy hejt, każda krytyka, każde krzywe spojrzenie, każda uwaga, że coś mnie nie wyszczupla albo powinnam się ubrać inaczej, przypomina mi o tym, że jestem gorsza i zasmuca mnie, a to prosta droga do popadania w dołki, popadania w gorsze nastroje, które są o krok od zaburzeń odżywiania, kompulsywnego objadania się, czy dla osób, które zmagają się z poważniejszymi zaburzeniami odżywiania, naprawdę niebezpiecznych stanów. Natomiast ciało pozytywność, siła wsparcia ludzi z tego środowiska, widok dziewczyn, które wyglądają podobnie jak ja, daje mi siłę i daje mi poczucie, że jest dla mnie miejsce na tym świecie i że są tysiące, jeśli nie miliony kobiet, które zmagają się z takimi samymi problemami, są szczęśliwe, żyją i wszystko się układa, wszystko jest dobrze i można przetrwać, można być szczęśliwym i czerpać radość życia, mimo że nie wygląda się tak jak topowa modelka z pokazu Victoria's Secret. Wspomniałaś wcześniej o kampaniach. Ja mam wrażenie, że teraz wielkie marki ubraniowe, kosmetyczne robią rzeczywiście coraz więcej ciałopozytywnych kampanii, co oznacza chyba, że temat wszedł do mainstreamu i nie jest już tak ryzykowny jak kiedyś, prawda? I jednak bardzo dużo, zwłaszcza filmów promujących różne marki, widziałam w ostatnim czasie filmów letnich na plaży. Czy taki widok cię cieszy? Oczywiście taki widok mnie cieszy i w ogóle sam fakt, że słowo ciało pozytywność, body positivity, pojawia się w mediach czy w różnych komunikatach i kampaniach, to jest bardzo dobry znak. Natomiast musimy zawsze uważnie się przyglądać i patrzeć wszelkim markom, kampaniom na ręce, po prostu krótko mówiąc, bo w momencie, w którym jakaś marka ogłasza, że wprowadza na przykład linię ubrań, która promuje ciałopozytywność i zaglądam na stronę tego sklepu, a rozmiarówka kończy się na rozmiarze L, w który nie zmieści się nawet dziewczyna z delikatną nadwagą, to już budzi moją wątpliwość. To, że w kampanii i na zdjęciach pojawią się kobiety o różnorodnym wyglądzie, o różnym kolorze skóry, to jest wspaniałe, to jest cudowne i należy się z tego cieszyć, że nie pokazujemy już tylko jednego modelu kobiecości i wyglądu, ale musi za tym iść też systemowa zmiana. Musi iść za tym to, że w tym sklepie dziewczyna, która ma nadwagę, może cokolwiek w ogóle kupić, a nie tylko ucieszyć się, że widzi kogoś inaczej wyglądającego na zdjęciu. Chyba warto dodać, że przez lata ten kanon piękna, który obowiązywał, spowodował to, że polskie nastolatki oceniają się najniżej na całym świecie. Przed nami są już tylko Japonki. Już 11-latki twierdzą, że są otyłe i za grube, a 89% dziewczynek w Polsce nie akceptuje swojego wyglądu. Także setki tysięcy kobiet dojrzałych mają problem z akceptacją siebie. I to pokazuje, że nie musimy obawiać się ciało pozytywności, ale wręcz przeciwnie, raczej tych wyśrubowanych kanonów piękna, które wpływają na nasze postrzeganie siebie.
Tak, właśnie. Wracając do postu Agnieszki Kaczorowskiej, od którego zaczęłyśmy naszą rozmowę, tam była taka anegdota w jej wpisie o tym, że ona obserwuje, jak ładne nastolatki zakrywają się włosami i wstydzą się być ładne, bo jest moda na ciało pozytywność. Trudno mi wyobrazić sobie taką sytuację. Już jak ja byłam w szkole i niestety wygląda to tak, że większość osób, z którymi rozmawiam o ciało pozytywności, większość osób otyłych czy z nadwagą, z którymi rozmawiam, mają podobne doświadczenia. Okres szkolny to jest czas największego gnębienia osób wyglądających choćby odrobinę inaczej. I tu nie mówimy o tym, że ktoś, dziecko cierpi na nadwagę koszmarną i jest gnębione przez rówieśników, ale na przykład może się zdarzyć, że dziewczynka jest wyższa od rówieśniczek i jest gnębiona za sam fakt, że jest wyższa. Albo dojrzeje wcześniej i zaczynają jej rosnąć piersi i biodra i zaczyna wyglądać trochę inaczej, wyróżniać się w grupie. I już jest tą gorszą, już jest tą odseparowaną od reszty. To jest potworne i niestety, co ważne, co musimy podkreślić, dzieje się to często pod okiem dorosłych, którzy nie reagują. To oni muszą w tych sytuacjach pomyśleć o tym, jak to wpłynie na przyszłość i na resztę, i na grupę. I no, tak jak wspomniałam, chciałabym, żeby tak było, że dziewczynki może zastanawiają się, czy lepiej pozować na kogoś ładnego, czy mądrego, czy takiego, jak tam wypisuje Agnieszka Kaczorowska, ale prawda jest taka, że dziewczynki marzą o tym, żeby wyglądać tak jak influencerka z Instagrama i żeby wyglądać tak jak jakaś popularna modelka, która ma miliony polubień pod zdjęciami, nad zdjęciami której pracuje sztab fotografów, retuszerów, makijażystów i fryzjerów. I w momencie, w którym robi sobie zdjęcie i to zdjęcie nie wygląda tak jak zdjęcie, nie wiem, Kendall Jenner na przykład, jest załamana i przeżywa kryzys i nie może sobie z tym poradzić. Czuje się gorsza, to ją doprowadza do depresji, czasem nawet do prób samobójczych. A więc życzmy sobie świata, w którym ciało pozytywność jest już absolutnie normalna i nie jest niczym nadzwyczajnym ani kontrowersyjnym. Moją gościnią dziś była Katarzyna Sejler, dziennikarka, reporterka, autorka wielu głośnych tekstów i komentarzy na temat ciało pozytywności. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I wszystkiego dobrego. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne. Zapraszamy w najbliższy piątek.